Nie mogę nawet powiedzieć, że dawno się nie widzieliśmy, bo to nieprawda. Długo cię trzeba było namawiać na powrót na Łazienkowską? Myślę, że niedługo. Wiadomo, ciężko tam było jakoś formalnie się dogadać w klubie na wypożyczenie. Na pewno też wiem, bo wielu zawodników przede mną odeszło z klubu na wypożyczenie czy tak dalej. Więc nie wiadomo było, czy będzie to możliwe, bo też jeden chłopak chciał iść na wypożyczenie. Ale co, no cieszę się, że tutaj jestem i mam nadzieję, że będę mógł to potwierdzić na boisku, swoją jakość. Na pewno zobaczycie charakter, będę dawał z siebie wszystko. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że teraz najlepszy moment przychodzi dla całej drużyny i razem będziemy pieli się w górę. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, teraz ta rzeka, do której wchodzisz, jest już zupełnie inna. Pytanie do ciebie, jak bardzo różni się ta Legia od tej, od której odchodziłeś, no i do tej, do której teraz powracasz? Na pewno, ja akurat się z tym nie zgadzam, że do tej samej rzeki się nie wchodzi. To wszystko chyba uważam zależy od tego, jak się czujesz, jak się czułeś w danym miejscu. Ja na pewno mogę powiedzieć, że te czasy za trenera Vukowicza to były jedne z moich najpiękniejszych chwil w życiu, w karierze. To byłem swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, była świetna drużyna, świetni chłopacy. Nie będę tutaj ukrywał, że nie oglądałem meczów Legii, bo naprawdę śledziłem wszystkie prawie spotkania, bo miałem na to dużo czasu, że tak wyrażę. Jak wiecie, jak to wszystko się potoczyło na ten moment. Ale mówię, no, ja jestem szczęśliwy, wiem, że tutaj jest dużo jakości, jest dużo świetnych ludzi, nie tylko piłkarzy, cała ekipa jest tutaj super i na pewno też to był jakiś tam decydujące w tym wszystkim, bo nie ukrywam, że jakieś tam inne możliwości wypoczynania było, ale jak już mówię, no, wiem, że tu jest dobra drużyna, widziałem w wielu meczach dużo jakości i mam nadzieję, że teraz udowodnią to poprzez wyniki na boisku. Jak to oceniasz te minione pół roku w twoim wykonaniu? No bo wiemy, nie potoczyło się jak sobie zakładałeś, ale czy ty przez ten czas jakoś się rozwinąłeś, nad czym pracowałeś? Nie powiedziałeś, że zobaczcie charakter, zobaczcie wolę walki i co jeszcze zobaczą kibice, kiedy wejdziesz na boisko? Też za bardzo nie lubię siebie oceniać, opowiadać na swój temat za dużo, bo to nie jest moim zdaniem, to nie jest, nie czuję się z tym najlepiej, jak oceniając siebie, ale na pewno te ostatnie 6 miesięcy nie były dla mnie łatwe. Szedłem do klubu po rozmowach z trenerem, wiedziałem, że w Unionie gramy ustawieniem z wahadłowymi, ze skrzydłowymi, tak Union grał wcześniej. No i sezon zaczęliśmy w klubie, nie chcę tutaj za dużo opowiadać na ten temat, kto tam się zna na piłce, to wie, że praktycznie Union grał bez nominalnych skrzydłowych, to 5-3-2 ustawieniem, 5-2-1-2, więc ciężko było dostać w to szansę, bo w okresie przygotowawczym miałem swoje szanse, gdzie uważam, z mojego punktu widzenia, dałem sygnał do tego, żeby dostać szansę w lidze, ale jak już mówię, no, życie pisze takie scenariusze, za dużo tych minut nie dostałem, ale na pewno uważam, że piłkarsko rozwinąłem się jakoś i mam nadzieję, że nie dostanę tylko szansę, to potwierdzę na boisku i będę mógł pomóc drużynie, bo to jest najważniejsze, żeby wychodzić na boisko i dawać siebie wszystko. To, że jestem wypożyczony do Legii, to nie znaczy, że później, że nie będę dawał z siebie maksa, zawsze będę z siebie dawał, będę dawał wszystko na boisku, zostawiał dla kibiców, dla chłopaków i tak dalej, to było dla mnie zawsze motto w życiu. Obojętnie gdzie będę, to będę dawał siebie całego. No, wiadomo, są gorsze i lepsze momenty, ale jak już mówię, mam nadzieję i wierzę w to bardzo, że te najlepsze momenty teraz są przed tą drużyną, bo naprawdę ma duży potencjał.